A lot of soul. Przez 11 lat no bardzo wiele się zmieniło, przede wszystkim podejście młodzieży do samego gotowania i do tego, co tutaj się dzieje. Po pierwsze, młodzież stała się bardziej odważna w autopromocji. Co ja widzę z punktu widzenia dziennikarza? Mianowicie oni coraz częściej potrafią mówić o tym, co robią. Czyli mają coś, co się nazywa umiejętnością wystąpień publicznych. Ta kreatywność tej młodzieży jest coraz większa. Aranżacja talerza i dobór składników to wszystko tak harmonizuje. Myślę, że idą w dobrym kierunku i będziemy mieli następców. Rzeczywiście widać, że mają pasję, widać, że jest to rzeczywiście praca, którą przekazują im nauczyciele i osoby takie jak Robert chociażby Sowa, który jeździ po Polsce i też przekazuje swoją wiedzę taką już praktyczną. Ja się cieszę, że jest taki konkurs, że Robert przywiózł tych młodych ludzi, którzy marzą o tym, żeby potem w przyszłości zdobywać naprawdę kulinarne szczyty. Surowy sędzia to jest przepustka do lepszego smaku. I myślę sobie, że każdą moją ocenę jestem w stanie uzasadnić, każdy swój osąd jakiś jestem w stanie obronić, więc chciałabym, żeby mogli się rozwijać, a będą mogli się rozwijać tylko wtedy, kiedy będą wiedzieli, jakie popełniają błędy. A skoro biorą udział w konkursie, mają na tyle pokory i tyle pasji, że wiedzą, że nie są jeszcze najlepsi. Praca, pasja, edukacja, pójść dalej i patrzeć przede wszystkim w przyszłości. Antycypować, co się dzieje, być takim trendsetterem, takim człowiekiem, który powie, słuchajcie, wieprzowina jest dobra, ale możemy zrobić w ten sposób, bo teraz wiemy, że będzie smakowało. I cały czas o ten krok do przodu i będzie petarda. Nie brałam nigdy udziału w czymś takim. Jechałyśmy raczej tutaj z panią Asią, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, przygotować się, żeby ewentualnie w przyszłym roku wystartować. Potem stanie tutaj emocje, no cieszę się niesamowicie, nie ukrywam. Ja nie jechałam nastawiona, że wygram, aczkolwiek wiedziałam, że muszę dać z siebie 101%, żeby po prostu nauczyć się też to robić, tak?